haczyłeś, czy nie? Nie, ładne, no, widać. Patrz, a widziałeś? Podbijałem lekko? Dawaj go. No, weźmie. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale MD Fishing Team. Dzisiaj łapiemy różnorodnie. Maciek, gumy, spinnerbaity. I w sumie to było na tyle, nie? A ja dzisiaj tak, sztur, muszka, ewentualnie w głębszych miejscach speedmat. Także zobaczymy, jak nam się uda. Będziemy łapać z godzinkę teraz z rana. Mają do nas dojechać chłopaki z Perch Hooligans. Że połapiemy sobie razem z nimi, zobaczymy jak tam on wyjdzie i co, no i zostańcie z nami i zobaczycie co będzie lepsze, czy gumy, czy powierzchniowe albo muchy. Tak, także my zaczynamy, a wy oglądajcie. Zrobimy sobie challenge taki mały i dokładnie oglądajcie. Trzymajcie kciuki. Pozdrow. Siedzi i łowzią. No. Na muszkę. Także panie 1-0. Dawaj. Muszka pomarańcz. Nowy koloryk. Dzisiaj dopiero testy. Nie, jest duży. Zobaczcie, jest pierwsza sztuka, no taki ponad 60 będzie, nie? Chyba. Jak widzicie, no. Muszka w akcji. Maciek męczy gumami i spinnerbaitem. Na razie nie miałeś nic, nie? Ani puknięcia nawet. No. Także muszka jak na razie robi robotę. Pierwsze branie jest. Także zobaczymy co dalej pójdzie. Jeszcze będzie szczurek. No i co? I gumy, nie? Zobaczymy też na gumy jak. Że zawsze mi tam te pistolety biorą. A to za 30 zrobić. Patrz, fiola ci, patrz. Ale miałem branie. No popraw. Znałem cię. A to z dyle mocno walę. No jak to mógł go tak nie trafić ty? Pa, jest. Co ty? Po 1-1. My jesteśmy zaraz w tym samym miejscu. Gumeczka ile? 9, nie? 9, no. No bo Stinek szatki jest. Ten sam nie bił. O, macie dwa razy branie miał. Aż mu dobrze go doprowadził. 1-1. No 1-1. Także zaraz miejsce zmieniamy, zobaczymy dalej. Cześć. Ale ładnie wziął. Masz podbierek? Nie będzie za duży, ale taki przyzwoity powinien być. Mam jednego, no. Spadł mi. Dobra, spadł mi. Na spinmada. Kotlety, biero. Na filety, a. A, że na to biorą, musiałem na to będziemy robić. Na fileta złapał. Pierwsza rybka. Nie jest zbyt duży. 60 kilka centymetrów. Wziął na Bultiza. Official Roach. Wypuszczamy rybkę. No i owiemy dalej. Tak, chłopaki z MDB są z nami. No i się dzieje. Coś,
zapadł? Nie, nie, znaczy to już w sumie zapadło, no. Będzie malutki. Mały już tu. Weźmiesz go w rękę, czy po... Opa, wybiłem. Nie, już mówiłem, że tam to pójdziesz od razu. Ja mam też. Ale ładnie uderzył, widziałem. No. Z boku, spod tego zielska, nie? Trzymaj tego małego, swojego mam też. Na muchę. Nie to duży. No większy od mojego. Dwa razy, ja bym tak powiedział. Trzy nawet. No ile on będzie miał? 60? No może. Wypił się już. Wypił się ładnie. Wypił od razu, no. To zobaczcie. Nieduży. Ale branie petarda, widziałeś, nie? Spod samego brzegu. A tu widowisko. Tak, musimy się przyjść i uczyć. Kibice, weź, coś zrobisz. Dobra, puszczamy go. Puszczaj go. A tu macie przynętę, po raz kolejny muszka. Trochę poplątana. Dobrze, że masz grzebień ze sobą. Damian to jedyny koleś, który był ogolony na łyso, grzebień w kieszeni nosi. Dobra, proszę. Duży nie jest, no ale... Ale jest. Ale było branie, także tak, dobrze jest. Zielona heringa, zabić gira. Rysiu, bo wpadniesz. Proszę od razu. No tak, tak sobie wczoraj zwijałem, nie? Wystartował mi spod tego krzaka. Z prawej. No idzie, patrz, jest, widzisz? Widzisz go? Nie ruszaj się, nie ruszaj się. Ale z jakim opóźnieniem wystartował, co? Wrócimy. Ale mi wczoraj mi wziął. Zobaczymy, czy dzisiaj znowu będzie. No, patrz, a widziałeś? Podbijałem lekko. No tego szczupaka miałem wczoraj mi też wyszedł. Akurat byłem wczoraj rano, 3 godzinki. Ale tylko wyszedł, nie uderzył. Znaczy raz puknął. Dobra, zmierzymy z ciekawości. Czy będzie prawie 70, nie, nie będzie. 68. 68, no. No zobaczcie. Kolejna sztuka, no 68. No ale fajna akcja. Odprowadził spod krzaka. Potem rzuciłem, podbijałem i było widać, jak fajnie wziął. Także wraca do wody. No i miejmy nadzieję, że w końcu coś większego trafimy. Idzie. No Maciek wyciągnął jakąś plecionkę. Maciek, pokaż przynętę, na co działa. Zaraz będziemy wyciągać, ale jest na spinę bajta. Dobra, ciągnij, zobaczymy co tam będzie. Widzicie? Maciek taki dobry i oczyszcza wodę. Nie ma, zbiły się. Zaraz zobaczymy, pewnie ołów, co? Karpiowy. Nie widać nawet. A to będzie ołów. Jest tyle zielska, ciągniesz co? No. Maciek to łapie okazy, co? Nie ma, zmiłuj się. Nie gadaj, że sama pletka. O to widzicie, Maciek wyciągnął. Ktoś zarzucił, nie wiadomo, czy zerwał w drodze, czy co. Samą plecionkę wyjął. A była daleko zarzucona, nie? No i tak to jest, czyścimy wodę. Przynajmniej ryby się nie... Taki się nie żyma. Tak, ostatnio widzieliśmy dwa. I do kieszeni.
poplątany w pletkę. Albo to był ten taki, ołowie, że zatniesz, on spada, wiesz? Patrz, jest następny. Patrz, a spadł ci, ale z tego samego miejsca co ten, co mi wziął, nie? Hmm? Nieźle, nieźle. Powiem ci, że sporo brań mam, to powoli trzeba mieć kamień. Trzeba się zakupić jeszcze. Taką, bo on takie podobne ma seledyny całe, wiesz? Takie rażące, porządne. Też może być kozak. Patrz, miałem rybę, widzisz? Chciałem podbić, już miałem rybę. Tam daleko. Aż mi kurde pociągnął wędkę. Patrz, był znowu, no. Jeszcze jest chętny. To podamy. Teraz już czułem bardzo dalej. A widzisz? To ile? 4 razy? 3 razy wali, nie? To teraz 4 uderzył. Rażący pomarańcz, ale jak widzicie, daje radę. W rękę go weźmiesz? W rękę, jest mały, no. 50 na godzinę. To jest spoko, no mówię, no tyle razy to pół. No zobaczcie jaki rekin. Muszka po raz kolejny w akcji. Dziobał, aż go wyciągnąłem w końcu. Dobra, co kurde. Patrz, mam już. No, powiem ci, że jest. Ładny. O, panie, dawaj, podbieraczek. Pochwal się, co tam, na co? Ładny? Albo podhaczyłeś, czy nie? Nie, ładny, no, widać. Miejmy nadzieję, że będzie największy dzisiaj. Dobra, wchodzę do wody. Na dziąśle wisi. 8 dyczek, panie, albo w okolicy. Jest. Oczywiście. Ale mi ochlapał. Zobaczcie, jaka piękność. Pierwsza konkretna rybka dzisiaj. 79. 79. No prawie 80, ale ładny, taki nabity jest, on nie? Jest bardzo taki tuściuch. Mhm. Pokaż go sobie jeszcze. Dobra, to czekaj, tak stanę. Co? Nowy Stima. 14 cm. To jest ten perch tutaj. Perch Tiger, czy jest tak? No. Ładny, nie? Bardzo ładny. No za gumą ci idzie. Dawaj go. No, weź. Róż. No taki 70 będzie, no. Tak, wziął mi. Nie poprawi. Piękny szupaczek na poperka, żabka Savage Gira. A wam pokażę. No tak. Dajesz go do wody. A być ma taki. Jak jakąś nie dasz? Siedzi. No spinner baita. Pokaż przynajmniej. Yeah.
do 70 coś, nie? Taki chłód śledził. Chłodzino, no. No fajnie, że wziął. No my już zakończymy. Adam z Maćkiem już też pojechali. Także jak widzieliście, no udało się połapać. Łącznie we czterech złapaliśmy 11 sztuk. No było tam trochę spinek było, nie? No nasz challenge wyszedł co? 4 do 3, tak? 4 do 3, no także ogólnie u mnie miałem tak, na spinmada miałem 2 sztuki, obydwie spiałem. Na muszkę 4 i co? Na szczura miałem jedno ubranie, ale słabo ci na szczura. A Maciek? Ja miałem na woblera, na gumę miałem jednego. No. Na chatterbite'a, nie, dwa na gumę miałem i na chatterbite'a miałem jedno. No, czyli chatter... na spinnerbite'a. Spinnerbite'a, no to Maciek na spinnerbite'a najwięcej wyjął, nie? To my już się zbieramy i co, do następnego filmu. Dokładnie. Trzymajcie się. Na razie.